Witajcie na kanale Jacy TV. Dzisiaj mamy Sylwester, ostatni dzień roku 2021. No i w dzisiejszym filmie pokażę Wam, co dostałam od Mikołaja na Boże Narodzenie. Podsumowujemy sobie wszystkie magazyny Zero Ninjago, które były w tym roku. No i podsumujemy sobie ten rok i zrobimy sobie recenzję kilku rzeczy, więc zapraszam do oglądania. Nie wiem, ten film potrwa może 15 minut, może 20, może mniej. Zobaczymy. Zapraszam do oglądania i zacznijmy od tego, co dostałam od Mikołaja. No to od Mikołaja dostałam taki oto zestaw duży. Super Things. Bardzo, bardzo ładny, fajny. Tak wygląda. Jest to kwatera główna Super Thingsów, bohaterów. Mamy tutaj w tym zestawie takie trzy figurki, Mr. Kinga Vion, zaraz go przyniosę. Takiego megafona. Takie coś, ale nie wiem jak to się nazywa do końca. I właśnie to jest kwatera główna i tutaj jest baza tych bohaterów. I bardzo fajnie to wygląda. Tutaj też jest więzienie, w którym może być Mr. King i może, to, i może zrobić tak. Też można otwierać to więzienie i Mr. Kinga tam włożyć. I mamy tutaj też taki pojazd. I właśnie możemy tą kulę do tego pojazdu włożyć. O, tak w ten sposób. Tylko coś się zepsuło teraz. O. Właśnie tak. I możemy to potem wciągnąć do góry z powrotem. Nie będę wam przezywał, jak się tym bawić i no. I jak to wygląda, ale. Poczekajcie chwilę. Tak się właśnie to prezentuje. Wygląda bardzo fajnie. I tak to wciągamy właśnie. I tutaj można też tym ruszać. I tutaj można zrobić, żeby auto ruszyło się. O. Tylko teraz nie pojechało, bo przez to więzienie, bo zblokowaliśmy. Ruch. Jakby. O. Bo więzienie się wysunęło i przez to auto nie pojechało. Jeszcze raz. Teraz powinno pojechać. Nie wiem, czemu to nie jedzie, ale już widzieliście takie, jak to jeździ, więc idźmy dalej. Tak, można tutaj też otworzyć. To. O, tak się właśnie otwiera. I bardzo fajnie ten zestaw wygląda, polecam go. On jest z tym tego roku w ogóle, ale ja go kupiłem w tym roku. Mamy tutaj też taki pojazd Kid Fury. No i on może strzelać, to jest Speed Fury. Tamto to była baza bohaterów, czyli Headquarters chyba. A to jest Speed Fury. On może strzelać, może też latać. Tylko nie wiem, jak ja wam mam to pokazać. Że jak zrobimy tak, to on może zmienić się w latający samolot. O, właśnie trzeba tak przekręcić. Właśnie przekręciłem i udało się. I możemy też wyjąć to, tylko teraz coś się nie wyjmuje. A, bo tego nie ma w środku. To dlatego muszę to włożyć. No i właśnie to działa właśnie tak, że jak się tam włoży to, taki jakby taki bączek, to on właśnie wyleci z tego. I mam dzisiaj kręci. Na tym można ustawić też te Rokida Fury'ego, ale nie ma go tutaj. Zaraz go przyniosę. Więc też się prezentują zestawy Super Films. Są bardzo fajne, dużo potrafią. A teraz już przejdźmy do zestawów z Lego, bo też całkiem sporo ich tu jest. A pudełka prezentuje się tak od tego zestawu z Kid Fury. Teraz przejdźmy do Polybaga Lego Shang-Chi. Niestety gdzieś się zapodziała saszetka z tym z tego polibaga. Ten polibar właśnie. Ta saszetka taka duża, ale
To nieważne, to nam nie przeszkadza, bo Shang-Chi się prezentuje tak, ma tam takiego smoka jeszcze i ma też drugą główkę, ale chyba nie chcę wam jej pokazywać, bo będę musiał znowu cięcie robić. Więc może lepiej nie, pewnie wiecie, jak wygląda jego druga główka. Ma on też taką laskę złotą i bardzo fajnie to się prezentuje, albo w sumie wam pokażę jego drugą główkę. Jego druga główka wygląda tak. Też wygląda bardzo fajnie. Mam tutaj taki czerwony strój też i też się to właśnie bardzo fajnie prezentuje, bardzo fajnie to wygląda. No to dalej przechodzimy do Eternals i gdzieś tu było pudełko od tego Eternals. Myślałam, że położyłem je tu, ale... O, tak się prezentuje ten zestaw z Eternals. Właśnie wygląda on bardzo fajnie. Polecam go, tylko teraz się wysypał. Ale fajnie wygląda tak. Ten zestaw wygląda tak właśnie. A w tym zestawie są takie dwie figurki, czyli Sprite z tego filmu Eternals. O, tego właśnie. I to jest Ikaris też z tego filmu. Druga główka, taka. On ma takie ognie tutaj. Podobne do Kapitan Marvel. I oni mają niebieski, zielony strój. I bardzo fajnie to wygląda, tak. Więc te figurki mamy już za sobą. One są bardzo fajne. I jeszcze z Lego mamy takie trzy figurki. Z Ninjago dokupiłem sobie. Zeina, Mammatusa oraz Cola z 14 sezonu oczywiście. Bo teraz coś ostrości nie mogę złapać. No nieważne, pewnie wiecie, jak oni wyglądają na pewno. O. A, jeszcze w tym zestawie z Eternals był taki właśnie taki, on się nazywał Deviant chyba. No i on też bardzo fajnie się prezentuje. Mi się podoba też. Właśnie przed chwilą złożyłem go, ale nie ma tutaj paru elementów, bo nie mogę znaleźć ich. No i jeszcze takie elementy do Captain Marvel dostałem, bo chciałem je sobie dokupić. Taki jeszcze zestaw, taki nie Lego, nie złożyłem go jeszcze i raczej nie będę go składał, ale może złożę. No, akurat to nie dostałem u mnie, tylko jak byłem u babci, dostałem takie coś i też to fajnie wygląda. Mamy też tutaj Lego Video, jest to mój pierwszy zestaw z tej serii. I zobaczmy, jak on tam się prezentuje. Bo złożyłem go już. O, tak się prezentuje. Mam tutaj jedną figurkę, ale nie będę jej wyciągał już. I tam są jakieś właśnie takie plakietki, nie plakietki. No, może kiedyś wam to bardziej pokażę, ale dzisiaj może już nie. Wygląda to też bardzo fajnie. To taki zegarek jakby taki jest, albo takie, nie wiem, no takie coś, też fajnie to wygląda. Właśnie. I dostałem też taki kubek Lego, ale też go nie złożyłem jeszcze i nie wyjąłem tych klocków, ale na pewno wyjmę niedługo. I on też fajny na pewno jest. Więc przechodzimy już do następnej rzeczy za chwilę. Tylko muszę złożyć, tylko muszę schować ten zegarek do środka. Albo w sumie wyjmę go. Tak, wyjmę go lepiej. To taki zegarek jest taka kupuła czy coś. No jak zwał, tak zwał. Fajnie to też wygląda na pewno. No fajnie to wygląda, ale nie wiem, czy mam to wyjmować. Może w sumie wyjmę. Tak to się prezentuje w środku. Figurki nie będę już wyciągał, bo raczej nie ma na drugiej główki. I nie będę też wam pokazywał już tej główki. Ale fajnie wygląda. Ma, są tutaj właśnie jakieś takie plakietki.
A w środku też mamy takie plakietki. Też to fajnie wygląda. Jest tutaj też taki złoty mikrofon i ogólnie tak jest cała złota, ale nie ma niej, wyciągnę już jej. Więc ja to złożę jeszcze raz i za chwilę się widzimy. Dobrze, jest już to złożone i fajnie to wygląda. Więc może teraz przejdźmy sobie do podsumowania magazynów już, bo na ostatni mój prezent musicie chwilę poczekać, ponieważ jest to bardzo fajny. Prezent nie zostawiłby na koniec. Więc teraz podsumujmy sobie magazyny. W tym roku było bardzo dużo magazynów i nie będziemy ich jakoś szczegółowo omawiali, bo były o nich filmy na moim kanale, więc pewnie widzieliście. Więc w pierwszym numerze na ten rok był taki kol z 13 sezonu Spinjitzu Bars z takimi wiertłami. Ten kol prezentuje się na pewno bardzo fajnie. Pamiętam, gdzie on teraz jest. A, tu jest. I wygląda właśnie fajnie i ma takie wiertła. Na pewno widzieliście już. Więc nie będę więcej nic mówił. Ten dodatek jest bardzo fajny na pewno. Przepraszam za fajerwerki w tle, ale już puszczają o tej porze, a jest dopiero piąta. Więc nie wiem. Tak wygląda ten kol właśnie. Mamy też takiego Lloyda tutaj. Z takim mieczem. A, i on tarczę jeszcze miał. A, to ja myślałam, że on tylko taki miecz miał, bo nie mogłem znaleźć nic więcej do niego. To jeszcze taka tarcza była. No, dodatek też bardzo fajny, bo jest to Lloyd ze sezonu 13 i Spinjitzu Bars też. I no, i taki zielony jest, i ma taki właśnie taki miecz. No i miał tarczę jeszcze, ale tarczy nie wziąłem mu, więc. I tak fajnie wygląda, no, nawet bez tej tarczy. Właśnie nie wiem, gdzie ta tarcza. Myślałam, że on nie miał żadnej tarczy, tylko miał taki tylko miecz, ale bez tarczy się obędzie. Dalej mamy Zeina w trzecim numerze na marzec, tak, na marzec, bo ten był na styczeń, ten był na luty. I to jest też Zein z sezonu 13, tylko szkoda, że nie dostaliśmy maski do niego, ale fajna lodowa tarcza i fajna lodowa kusza. Bardzo fajnie to się prezentuje. I fajnie, że mamy tutaj też włoski jego. Więc też bardzo fajny dodatek. Numer czwarty na kwiecień. Tutaj otrzymujemy czaszkę księżnika. Jest on na pewno bardzo fajny. Ma takie berło. No i jest to unikatowa figurka. Chyba najlepszy dodatek w tym roku. Bo pojawia się ona tylko w jednym zestawie. Znaczy w dwóch najdroższych zestawach. Ale jest właśnie unikatowa. Więc jest ona bardzo fajna. I polecam ją każdemu. I ten magazyn też polecam. Właśnie tutaj już mamy taki sezon 14 jakby już w tych magazynach, ale dalej jakby są ze 13 dodatki, więc pewnie niedługo będą z 14 już. I właśnie tutaj mamy dodatek z 14 i mamy tutaj Jay z takim nunchaku błyskawicznym takim. Nie ma dwóch błyskawic tutaj po bokach, ale no gdzieś się tam zgubiły, więc może być bez tych dwóch. Jestem z sezonu 14 i fajnie i bardzo fajnie wygląda. Numer 5 na czerwiec. No to mamy w nim. W tym magazynie mamy Strażnika Gromu. Jeden element gdzieś. Tak, właśnie te dwa elementy gdzieś zapodziały się. Ale wygląda on tak. Ma kajdanki i jest fioletowy. I ma maskę. Bardzo fajnie on też wygląda. Też to był bardzo fajny dodatek na pewno. Więc teraz numer 7. Numer 7 na lipiec. Mamy Kaja z turbopalnikiem ognia. Wygląda on bardzo fajnie i też go polecam. Tak się prezentują. Jest oczywiście on z sezonu 14. Więc bardzo fajnie to wygląda. Idziemy dalej. Dalej mamy Paul Erika, który ma dwie głowy, taką tarczę i taki kieł jakby taki. Tak, zębowy sztylet, tak. No i też to bardzo fajnie wygląda. Jest to kolejny już taki do armii takiej wyspiarskiej. I fajnie on wygląda. Idziemy dalej.
Dalej mamy Lloyda z sezonu 14. Tą figurkę na pewno każdy z Was zna, bo pojawiała się ona w wielu zestawach już i jest ona bardzo tania, więc nie ma tutaj nic specjalnego. Należy chyba najgorszy dodatek, ale tak bardzo fajny. Są tutaj też kraby takie dwa, więc dzięki temu ten dodatek jest trochę lepszy, ten dodatek. Ale ogólnie to każdy dodatek jest fajny, tylko jeden lepszy, drugi gorszy. Więc idziemy dalej. Mamy Nurka Cola z 15 sezonu już, tak? Już zaczynamy 15 sezon. Bardzo fajnie on wygląda. Jest on pomarańczowo-czarny. Prezentuje się tak. I jest nurkiem. Ale omawialiśmy go już sobie na kanale, więc nie będę tutaj nic więcej mówił. Dalej numer 11 na listopad mamy Jaya. Też z 15 sezonu Nurka. I mamy tutaj taki mieczyk i taką maskę i płetwy. I u Kla było to samo, tylko tutaj było takie coś czarne, a tutaj takie coś błyskawiczne, taki harpun taki, tak. On miał... też harpun, ale trochę inny. Bardzo fajnie wygląda. I teraz przechodzimy już do magazynów, których nie otworzyłem jeszcze, więc ja otworzę je za chwilę, złożę je, omówimy je i za chwilę się widzimy. A te wszystkie magazyny oceniam na 10 na 10. Na razie najlepszy jest z tym czasoksiężnikiem, a najgorszy z tym Lloydem, ale i tak każdy jest fajny. Magazyny są już otwarte, tak się prezentują i za chwilę złożymy figurki i omówimy te karty i magazyny też. Więc w tym magazynie z Nio mamy kartę z Jayem, złotą, limitowaną, z Legacy. A w tym magazynie z Wu mamy też kartę złotą, limitowaną, a to jest złoty Wu. I to jest magazyn z wężem, nie z Wu. Bardzo fajnie też on wygląda. Więc teraz otwórzmy sobie jedną paczkę naklejek, bo karty już omówiliśmy. Naklejki mamy takie. Mamy tutaj Nie z sezonu 11, Nagamiego, Młodego Wu, Szkieleta z sezonu 13 i takiego Smoka też z 13. To są naklejki nasze i bardzo fajnie one wyglądają. Więc teraz omówmy sobie magazyn z Nio. Więc mamy tutaj oczywiście jak zawsze komiksy, zadywanki, giry i tak dalej, plakaty, jeden z Lloydem, drugi z Kalmarem, jeszcze z tego co widziałam i z Perłą, na pewno, tak. 3, 2, 1, otworzyć ogień. Jakieś prace rysunkowe, komiksy, bardzo fajne komiksy, o, reklama zestawu największego, tej świątyni całej. I w kolejnym numerze właśnie będzie ten wąż, który tutaj mamy. Więc ten magazyn już został omówiony, bardzo fajnie on się prezentuje. Mamy tutaj już oczywiście Nie na okładce, tak jak już przy pozostałych dwóch magazynach. Więc teraz omówmy ten magazyn. Mamy tutaj strażnika Marai ze sztyletem Sai. Też on bardzo fajnie się prezentuje. I mamy właśnie tutaj strażnika Marai. Nakarm Łotry, jakieś tutaj gry, zabawy, oczywiście komiksy i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajnie wszystko to wygląda. Mamy tutaj też Zeina. Jakiś Łotrów, jakieś plakaty. Mamy też Lloyda. Zeina, Jaya, jakieś smoki i zapowiedź kolejnego magazynu, Nurek Kai, już 25 stycznia. Ja na pewno ten magazyn kupię i będzie u mnie na kanale ten magazyn, więc za chwilę się, więc widzimy się właśnie na tym magazynie.
24 stycznia, na pewno to tym razem kupię, na pewno on u mnie będzie, więc. Więc zapraszam za miesiąc na ten magazyn. Magazyny omówione, teraz mówmy figurki. Teraz się prezentuje wąż, który pewnie już milion razy widzieliście. Ten wąż, ten taki strażnik Marai właśnie z sezonu 15. A teraz się prezentuje Nia. Wąż ma niebieskie płetwy i sztylet i złotą zbroję. A Nia zamiast maski ma swoje włosy takie niebieskie i masce niebieską, taką swoją taką tu. I też z tyłu jest niebieska. I też ma miecz taki srebrny. I też to bardzo fajnie wygląda. Nie będę pokazywał już drugiej buźki, bo na pewno dobrze znaczy, bo twarz mi. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie magazynów. Było ich dużo. Aż 13 w tym roku. Jak co roku już od 2 lat, bo zawsze było 12 z Ninjago, ale 2 lata temu wprowadzili 13 magazyn. I wszystko się fajnie prezentuje i fajnie wygląda. Więc to były wszystkie magazyny z Ninjago właśnie na 2021, a teraz podsumujmy sobie właśnie ten oto piękny rok. Ja nie będę nic tutaj robił, tylko będę nagrywał film. Nie będę poszedł też czarnego ekranu, że ona po prostu widzicie to, co widzieliście wcześniej, ale teraz możecie sobie odejść, tylko słuchać. Więc tak, podsumowujemy nasz rok. Znaczy mój rok. Ten rok. Więc styczeń. W styczniu była zima. Było 10-lecie Ninjago, bardzo fajne. Bardzo fajnie wtedy było, bo tort był i wszystko było, tak, 10-lecie Ninjago. Były też ferie zimowe, zdalne dalej były lekcje. No i na sanki się chodziło, był nowy rok, jak co roku. No i też fajnie bardzo było. Właśnie w tym styczniu 10-lecie Ninjago było. To było wielkie wydarzenie, to 10-lecie Ninjago, nawet tort był, film był z tego, więc możecie sobie zobaczyć w styczniu, 14 dokładnie. Więc styczeń był fajny. Przechodzimy do lutego. W lutym oczywiście były magazyny Lego, jak co miesiąc, bo w styczniu też był. No i oczywiście były urodziny kanału mojego, drugie już. Było świętowanie, torcik był. Oczywiście był najkrótszy miesiąc, no i było fajnie. W marcu też były magazyny, taka wiosna wczesna już. Dalej były zdalne oczywiście. No i co mogę więcej powiedzieć? Fajnie też było, dalej była chyba jeszcze wtedy zima. Więc kwiecień, była Wielkanoc, dostałam fajne prezenty. Był zajączek, była wiosna już. Był fajny magazyn z Ninjago. No i też było fajnie. Maj. W maju też dostaliśmy kolejne magazyny. Dalej była wiosna, prawie lato już było. No i też było bardzo fajnie w tym maju. Podobał mi się też ten maj. Dalej były zdalne oczywiście, a potem do szkoły wróciliśmy już pod koniec maja. Potem czerwiec. W czerwcu były moje urodziny. Nie będę wam mówił, które, bo... No, tylko mogę wam powiedzieć, że na pewno mam już 13 lat, tak. 12-13. Więc... A właśnie były moje urodziny. No i był Dzień Dziecka. I dostałam dużo prezentów i... No i też było bardzo fajnie. I dostałam właśnie dużo prezentów i były moje urodziny w czerwcu. I był koniec roku i zaczęły się wakacje. W lipcu pojechałam do Zakopanego. Też to był bardzo fajny miesiąc. Kolejne magazyny były, miejsce odwiedziłem, na plaży byłem. W czerwcu też byłem.
W górach byłem, tak właśnie, do Skarpanego pojechałem. W sierpniu też byłem na wakacjach w Sztutowie. Też było bardzo fajnie. Byłem na plaży, w morzu. Wakacje dalej były, magazyny też były. No i potem wrzesień wróciliśmy do szkoły już normalnie. Była szkoła, było trochę mniej filmów, ale w ogóle ostatnio było bardzo mało filmów, więc w przyszłym roku na pewno będzie ich więcej. To jest moje postanowienie, żeby było ich więcej na pewno i żeby 200 subskrypcji było na kanale, bo 200 musi być, bo bodaj nie ma 200, a ten kanał już istnieje od roku, tak właściwie to od 3 lat, ale to nieważne. No, 200 na pewno dobijemy w przyszłym roku. Tak, będzie, na pewno 200 subskrypcji. Więc wrzesień był bardzo fajny. Październik też był bardzo fajny. I był Halloween, tak? I był Dzień Chłopaka jeszcze we wrześniu. Tak, a w październiku było Halloween. I oglądałam Samara Maraton na Disney Junior, taki bajek. I też był bardzo fajny. Właśnie. Nie tylko bajek, też oglądałam też inne filmy. No i tak. Byłam oczywiście wiele razy też w kinie w tym roku. No i listopad. W listopadzie to. No to było Wszystkich Świętych. To tam, a, Święto Niepodległości jeszcze było. I dużo magazynów, też było fajnie. No i grudzień. W grudniu. Właśnie teraz w tym grudniu były Mikołajki. Dostałam fajne prezenty. Była Wigilia. Codziennie otwierałam okienko w kalendarzu adwentowym i no i właśnie też było bardzo fajnie. Polecam. No i dzisiaj mamy Sylwester i właśnie tak oto podsumowaliśmy się cały rok. Podsumowując, ten rok był bardzo fajny. Nie wiem, czy pominąłem coś, czy nie. Powiedziałam o dużo rzeczach na pewno. No i widzimy się w nowym roku. A ja Wam życzę szczęśliwego nowego roku, szczęścia, zdrowia i radości i nowego roku właśnie, szczęśliwego. Więc widzimy się w nowym roku. Z tej strony była CTV. Pa, pa, to już koniec tego filmu. Pa, pa, z tej strony była CTV. Dzisiaj podsumowaliśmy sobie magazyny, rok oraz pokazałem Wam, co dostałem od Mikołaja. A, jeszcze prezent jeden, zapomniałem. O tablecie zapomniałem. Jeszcze od Mikołaja dostałem taki oto piękny tablecik. O, proszę bardzo. Jest on naprawdę bardzo fajny, polecam go. Dużo mam tutaj już aplikacji i jest on od Lenovo. No i to jest najlepszy prezent, oczywiście najlepszy prezent z tego roku, tak, najlepszy, to też nie mogę wyjść teraz z tego, o, wyszedłem, tak, to jest najlepszy prezent z tego roku i w ogóle na święta i mi się bardzo podoba, więc no, jeżeli chodzi o tablety, to mam też czerwone etui i wygląda bardzo fajnie, no tak, jak zwykły tablet, ale zapomniałam Wam o tym powiedzieć i pokazać Wam to, ale pokazałam już, oczywiście też dostałam dużo słodyczy, nie słodyczy. I było też fajnie, więc z tej strony była TV, ja CTV. Widzimy się w nowym roku. Pa, pa!